Witam serdecznie. Kolejny niedzielny vlog. Wyjeżdżamy właśnie z kościoła. Pojedziemy do domu. Pojedziemy troszkę inną drogą niż zwykle. A to dlatego, żebym wam... Mam jedną kamerkę nastawioną tam na zewnątrz. Pokazuję pobocze z prawej strony. Chcę wam pokazać tutaj okolice, jakie ładne są. Jak ładnie jest w Charlotte. Też czasami się... Proście mnie, żebym nakręcił film o Charlotte. No, głównie myślę, że macie na myśli centrum Charlotte, downtown. Ale w downtown to nie jest jeszcze nasze miasto. Downtown mieszkają co prawda różni ludzie. Głównie pracują. Tam mamy banki, bo down Charlotte to jest centrum bankowe. Drugie po Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Ale najwięcej ludzi mieszka tu na przedmieściach. Właśnie tu też będzie widać w dzień, jak biegają. No właśnie. Biegają albo nie biegają. Czasami się kładą na przejściu dla pieszych. Jak to są małe ludzie. Bo małe ludzie grymaszą. Ktoś mnie prosił o to, żebym opowiedział, jak to się stało, że wyjechałem do Ameryki, jakie to były moje początki. Więc tą historię to trzeba by zacząć w zasadzie 13 maja 81 roku, bo tamte wydarzenia wszystkie są w jakiś dziwny sposób, wręcz można by wręcz powiedzieć mistyczny, połączone ze sobą. W sposób taki, że no ja szczerze mówiąc nawet do końca sam tego nie rozumiem, jak to się wszystko stało. 13 maja 81 roku był zamach na życie papieża Jana Pawła II. Ja wtedy pracowałem w Polsce, no już w Maroldzie, w firmie Sobiesława Zasady prywatnej, bo chowałem się przed wojskiem. Uciekałem przed wojskiem, które koniecznie chciało, żebym służył ojczyźnie, a ja koniecznie chciałem tego wojska uniknąć. No nie dlatego, że jestem jakimś pacyfistą, no ale to nie było Wojsko Polskie, to było Ludowe Wojsko Polskie, które no wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę, że w razie czego to może paść rozkaz, żeby strzelać no nie do wroga, który napada na Polskę, bo się z nich żadnego wroga nie spodziewał, tylko do kolegów, którzy nie zostali powołani do wojska. Jak to zresztą w stanie wojennym się okazało prawdą, że zaistniała taka sytuacja. W związku z tym do tego wojska bardzo nie chciałem iść. Pracując w prywatnej firmie, byłem w zasadzie no, nie do znalezienia przez władzę. Wymeldowałem się z mieszkania rodziców, czyli nie byłem nigdzie zameldowany, co zresztą było rzeczą nielegalną w PRL-u, no ale żeby komuś dać za to kolegium na przykład, to trzeba go było najpierw złapać. Pracowałem w prywatnej firmie, mieszkałem u kumpla. Dzielnicowy mnie szukał, żeby mi dać wezwanie na komisję wojskową u moich rodziców, ale rodzice powiedzieli, no nie wiemy, gdzie syn jest. Wyprowadził się i nie mamy pojęcia, gdzie on teraz mieszka. A moja żona była już w Stanach Zjednoczonych. Grażynka była u ciotki w Ameryce na wizie turystycznej, no bo tak to się wtedy robiło. Jechało się na wizie turystycznej i zapominało się wyjechać. Plan był taki, żeby posiedzieć 2-3 lata. No, konsekwencje tego były takie, że jak ktoś siedział i nie przedłużał tej wizy, to, no to potem miał problem z uzyskaniem następnej. Dlatego zresztą przez całe lata Polacy potem mieli problem, żeby przeskoczyć ten próg kilku procent, żeby wskoczyć na program bezwizowy, bo wielu naszych rodaków miało właśnie problemy takie, że otrzymywali odmowy, bo będąc poprzednio w Stanach Zjednoczonych
przedłużyli sobie pobyt. A to jest wielkie przestępstwo w Ameryce. Amerykanie tego bardzo nie lubią. I do tego jeszcze wrócimy. Po zamachu na papieża, no papież dochodził do zdrowia, prawdę mówiąc to cudem doszedł do tego zdrowia. To, że papież nie zmarł, nie zginął, to chyba tylko nadzwyczajna interwencja Matki Bożej spowodowała. Paulini w Krakowie organizowali pielgrzymkę do Włoch, gdzie można było odwiedzić papieża. I moi rodzice bardzo chcieli na tą pielgrzymkę jechać. Ale żeby jechać na taką pielgrzymkę, warunkiem było, ponieważ było bardzo mało miejsc, za dużo chętnych, to warunkiem było to, że tylko osoby, które pójdą na pieszą pielgrzymkę z Krakowa do Częstochowy, tylko spośród tych wybiorą Paulinie tych, którzy mogą jechać do... Moi rodzice nie mogli iść na pieszą pielgrzymkę, bo pracowali wtedy jeszcze, nie mieli tyle urlopu. Jakby poszli do Częstochowy, to by im zabrakło urlopu, żeby do Rzymu jechać. W związku z czym wymyślili taki plan, że to ja pójdę do Częstochowy na zasadzie reprezentanta i przedstawiciela rodziny, a za to oni będą mogli jechać do Rzymu. Mnie to byłoby ciężko namówić na taką pielgrzymkę, no ale i ponieważ rodzice o tym wiedzieli, to wymyślili inny sposób, że ja nie pójdę na nogach, tylko pojadę żukiem księży, bo co cięższe bagaże jechały furgonetką, jechały żukiem, a żeby pątnicy nie nieśli ciężkich plecaków ze sobą. No to na jazdę żukiem to się oczywiście zgodziłem, bo ja wtedy czymkolwiek, jak mi tylko pozwolili jechać, no to byłem zachwycony. Nie bardzo podchodziłem do tej pielgrzymki w jakiś sposób religijny. Bardziej się cieszyłem, że sobie będę żuczkiem jeździł przez parę dni. No ale Pan Bóg, który ma duże poczucie humoru, stwierdził, że jak mam iść na pielgrzymkę, to pójdę na pielgrzymkę i w przeddzień pielgrzymki zepsuł żuka księżom. W związku z czym, skoro już byłem zapisany, to musiałem iść na nogę. Zamiast żuka księży była taksówka bagażowa, no i sam taksówkarz nią jechał, a ja szedłem. To już jest czerwiec 81 roku i no, pielgrzymka była oczywiście w intencji zdrowia papieża, no ale każdy też miał jakąś swoją własną intencję i moją intencją tej pielgrzymki było otrzymanie paszportu. Jak było z paszportami w PRL? No, osoby, które miały dużo w Polsce, miały dobrą pracę, to nie miały wielkiego problemu z tym, z otrzymaniem paszportu. Tacy jak moi rodzice, mówiąc o pielgrzymce do Rzymu. Raczej nie było niebezpieczeństwa, że moi rodzice mogliby nie otrzymać paszportu, no bo to były już osoby w wieku koło 50, powiedzmy, zatrudnione, mające mieszkanie, więc rząd się nie obawiał, że takie osoby uciekną. Takie osoby jak Grażynka, no dlaczego Grażynka dostała paszport? Grażynka dostała paszport, bo zostawiała męża w Polsce, była studentką medycyny, co było rzeczą no, w tamtych czasach taką no, bardzo, bardzo prestiżową i wiadomo było, że jak już się ktoś dostał na studia, to nigdzie nie będzie uciekał, dopóki tych studiów nie skończy. Miała urlop dziekański, więc dopóki była na tym urlopie dziekańskim, to, no to wiadomo było, że wróci. Do tego miała bliską rodzinę w Ameryce, bo tam ciotka jej mieszkała. Miała zaproszenie, więc i tą wizę dostała. Więc niejako gwarantem tego, że Grażynka wróci do Polski, było to, że była studentką, że męża zostawiła w Polsce. Natomiast takie osoby jak ja, to znaczy młody chłopak, który nic nie ma za bardzo, wojska nie odsłużył,
to takim ludziom się paszportu nie dawało, bo wiadomo było, że tacy to tylko po to potrzebują paszport, żeby zwiać z tej Polski. Więc ja już miałem parę odmów i wręcz mi powiedzieli, no, podczas ostatniej odmowy na milicji, wręcz mi powiedział ten milicjant, który wręcza te paszporty, że żebym nawet się nie zawracał mu głowy, bo dopóki nie odsłużę wojska i dopóki moja żona nie wróci, to nie dostanę tego paszportu. No, ale poszedłem w tej intencji na Jasną Górę i potem minęło znowu parę miesięcy i moja szwagierka, siostra mojej żony, która bardzo się denerwowała tym, co ja robię, no bo wiadomo, młody chłopak, dopiero co ożeniony, a tymczasem żona wyjechała, tu jakieś nowe osiedle budują, to wjedziemy zobaczyć, jakie tu domy, może coś tu się uda nakręcić, jeszcze ich wiele nie ma. Dopiero budują, ale tutaj są takie okolice, bogate, tutaj się buduje duże domy. I takie już, no, ja nie wiem, ile takie domy tutaj kosztują, ale patrzcie, jakie one głębokie są, nie tylko szerokie, ale i głębokie. To już myślę, że może koło miliona. 10 luksusowych domów tutaj będzie. No, pojedziemy zaraz dalej zobaczyć domy, które już są wybudowane i jak one wyglądają, bo w tej okolicy tutaj jest dużo ładnych domów. Ale ja o czymś tu mówiłem. Gdzie ja to byłem? Na czym myśmy to skończyli? Skończyliśmy na tym, że... Ach, no szwagierka, martwi się. Pewnego dnia moja szwagierka mówi do mnie: słuchaj, spotkałem jakiegoś faceta z milicji, umówiłam się z nim na kawę, no i powiedziałam mu, jaki jest problem. Powiedziałam mu, że mam taki problem, że ty nie możesz dostać paszportu. I on powiedział, że on to załatwi. A ja się pytam, no ale kim on jest? Szwagier mówi: nie wiem, jakimś milicjantem. Powiedział, że załatwi, bo powiedział, że jak będzie miał problemy i będzie musiał uciekać z Polski, to dobrze by było, jakby miał kogoś w Ameryce, do kogo się będzie mógł zwrócić o pomoc. Taką historię znam. Jeszcze parę lat temu, jak tu była, szwagrowie byli u nas, to się pytałem o tą historię. Pytałem się szwagierki, no co z tym facetem? Czy ona kiedykolwiek od niego słyszała coś jeszcze? Czy on wtedy jakieś pieniądze za to chciał, czy coś? Ona mówi, że nie, że nigdy więcej go nie spotkała. Nigdy więcej od nim nie słyszała. Było to jednorazowe jej spotkanie z tym facetem i tak naprawdę to ona nie wie dalej do końca, kim on jest, dlaczego powiedział, że załatwi ten paszport. No ale mówi, no ale idź, no co masz do stracenia? Najwyżej dostaniesz kolejną odmowę. No ja mówię, pewno, no. Nie mam problemu. Nie mam problemu z tym, żeby spróbować jeszcze raz. Więc miałem tam jakiś dodatkowy termin, kolejny wyznaczony do odbioru paszportu. Idę na tą milicję o określonej godzinie, a tam, żeby wejść do tego budynku, to najpierw jakiś tam cieć stoi na bramie, plutonowy, milicji obywatelskiej i sprawdza dokumenty. Wziął mój dowód osobisty, pyta się, po co przyszedłem. Ja mówię, że mam wyznaczony termin odbioru paszportu. On patrzy w ten dowód osobisty, a mówi: obywatelu, ale obywatel nie jest nigdzie zameldowany. To obywatel tu nie wejdzie, nie wejdziecie tu, obywatelu, bo wy nie mieszkacie w Krakowie nawet. To czemu wy tu paszport chcecie dostać? A pode mną się nogi ugięły, no bo denerwowałem się, że jak tam wejdę, to nie wiem, no, zakują mnie, wsadzą mnie, do wojska mnie wezmą, no, wszystko się mogło stać. Znowu mi powiedzą, żebym się z tym paszportem nie wygłupiał, że już mi mówili, że mi go nie dadzą, a tymczasem mnie nawet tam nie wpuszczą do środka.
zrobiłem w tył zwrot, wsiadłem w maluszka, a w maluszku mam tam opary benzyny. Na oparach benzyny daleko się nie zajedzie. Tata pracował w Liszkach, to jest takie miasteczko za Krakowem. Niedaleko, tata codziennie tam dojeżdżał, no ale na oparach benzyny do Liszek nie wrócę. No po co mi tata był potrzebny? Tata był mi potrzebny, żeby mnie zameldować u siebie, bo nie da się zameldować nigdzie, no bez zgody głównego lokatora tak zwanego. I no prawdę mówiąc, w tamtych czasach, jak ktoś gdzieś był zameldowany, to no de facto stawał się jakby współwłaścicielem mieszkania. Nie można go było wyrzucić. Nawet główny lokator go nie mógł wyrzucić. Po prostu jak ktoś był zameldowany, to był zameldowany. Polecam wam taką komedię Berei, chyba najlepszą moim zdaniem, Nie ma róży bez ognia. Gdzie właśnie jest cały komizm oparty o problemy z meldunkiem w Warszawie, no i z tym, że ktoś tam jest zameldowany, domeldowują się kolejne osoby i nie można ich wyrzucić. No, takie były realia, więc nie da się zameldować. No, ludzie bardzo ostrożni byli z tym domeldowywaniem kogokolwiek. No oczywiście nikt sam się nie może nigdzie zameldować. Główny najemca, czyli ten, na kogo był przydział mieszkania, to ta osoba mogła domeldować kogoś. Natomiast nikt tego nie mógł zrobić. No ale człowiek zdesperowany nie myśli logicznie, tylko jak tonący chwyta się brzytwy. Ponieważ nie mogłem jechać po tatę na tych oparach benzyny, no benzyny oczywiście też nie mogłem kupić z prozaicznego braku benzyny na stacjach benzynowych. Stało się w kolejce po benzynę 24 godziny albo dłużej, pchając samochód i czekając głównie na dostawę. No już jak dostawa była, to już po kilku godzinach tą benzynę się kupiło, dopóki jej starczyło. No a jak ktoś był tym ostatnim, przed którym brakło benzyny, to znowu stał 24 godziny w kolejce, ale już na pierwszym miejscu, żeby tą benzynkę kupić sobie następnego dnia. Więc w związku z tym stwierdziłem, że jadę sam do urzędu meldunkowego. Pojechałem, wypełniłem formy, podpisałem się za siebie, sfałszowałem podpis taty, idę do okienka i daję to tej babie w okienku. A ta baba w okienku po prostu wzięła pieczątkę, wbiła mi meldunek, podbiła wszystko co trzeba i powiedziała dziękuję i do widzenia. Ja wiem, że dzisiaj to trudno ludziom zrozumieć, no urzędniczka zrobiła co do niej należy, ale to naprawdę jest niesamowite co ona zrobiła. No, ona dokładnie wie tam, że jej nie wolno takich rzeczy robić, żeby ktoś się sam komuś wmeldował. Dlaczego ona to zrobiła? To jest dla mnie no po prostu inaczej niż cudem, sobie tego nie potrafię wyobrazić. To był cud, że ona mnie tam zameldowała. Cud numer jeden tego dnia. Pierwszy, ale nie ostatni. No to szybko wsiadłem w maluszka, pojechałem z powrotem, już byłem zameldowany, więc pan plutonowy mówi, no obywatelu, teraz to możecie tutaj wejść. No i wchodzę tam i czekam. Wzywają, następny proszę, pan Jaskiernia. Wchodzę, tam stoi, siedzi za biurkiem jakiś, no chyba milicjant, ale w cywilu. Mówi, pan Jaskiernia, poproszę książeczkę wojskową. Się nogi pode mną ugięły po raz kolejny, no ale daję mu książeczkę wojskową, w której jest napisane czarno na białym, przeznaczony do zasadniczej służby wojskowej, kategoria C. C kategoria, czyli na określonych stanowiskach. C kategorię miałem dlatego, że jak klasówka była w szkole, albo w ogóle jak w szkole się bałem, z jakiegoś powodu zadania nie zrobiłem, to szedłem do ośrodka zdrowia
i wymyślałem jakąś chorobę trudną do wykrycia. Na przykład, że mnie całą noc mnie bolał żołądek. No całą noc wymiotowałem, panie doktorze. No okropne to było, okropne. No, nie spałem, fatalnie się czuję. Pan doktor badał. Nic nie mógł wybadać, no ale zdiagnozował nerwica żołądka. Skoro nic nie widać, a boli, no to musi być nerwica. Więc miałem zdiagnozowaną nerwicę żołądka, a potem jak poszedłem na komisję wojskową, tą pierwszą, oryginalną, to mój pan doktor z ośrodka zdrowia tam był lekarzy. I o, mówi pan Jaskiernia, nerwica żołądka, C kategoria, przeznaczony do służby wojskowej na określonych stanowiskach. No więc spadochroniarzem nie mogłem zostać, ale do wojska, jakie tu piękne chałupy są, do wojska mogłem iść. No ale już jesteśmy na milicji. Jesteśmy już na milicji i daję tą książeczkę wojskową. Pan milicjant ją obejrzał, przekartkował, spojrzał do środka, złożył, oddał mi ją. Wyjął szufladę, z szuflady wyjął paszport, jakiś formularz, powiedział, proszę tu podpisać, pana dowód osobisty zatrzymujemy, oddamy, jak pan zwróci paszport po powrocie, proszę, tu jest pański paszport, życzę przyjemnej podróży, do widzenia. Nie wiem, jak to się stało. Znaczy, pewnie ten facet to załatwił, ten nieznajomy nam zupełnie facet. Paszport z pieczątką, ważny na wszystkie kraje świata, no bo jeszcze paszport nie dość, że zwykle jak ktoś nie jechał do Ameryki, to w ogóle dostał paszport taki przeznaczony tylko na kraje europejskie, a ja dostałem na wszystkie kraje świata. Wyskoczyłem stamtąd, wsiadłem do auta, do Jacka, który czekał na mnie. Jacek mówi, no i co? A już pijany był. Flaszkę mieliśmy, kupiliśmy ucho, dużą butelkę szkocki. A przez te moje nerwy, przez to załatwianie, a Jacek już miał paszport, bo jemu paszport tata załatwił. Zaraz wam powiem, jak załatwił paszport Jackowi tata. Jacek też był przez wojskiem. I jeszcze A kategorię miał. Ale mu załatwił tata paszport. Ja mówię, dostałem. To ja mówię, no to leci, jedziemy jutro. Co będziemy czekać? To było w piątek, więc ja w ogóle chciałem wizę turystyczną amerykańską dostać, ale ponieważ to był piątek, a ja myślałem, że to była pomyłka jakaś totalna, że mi ten paszport dali, to stwierdziłem, że nie będę dłużej czekał ani minuty. W piątek pojedziemy. Porsche Panamera kombi tu przed nami w domu. Tu mieszkają ludzie, co mają pieniądze. Chyba tu mieszkają ludzie, tak w tej Ameryce. Wiecie, po Ameryce pieniądze rosną na drzewach. Nic tylko zrywać. No ale chcieliśmy jechać pociągiem z Krakowa. Nie ma miejscówek. No to stwierdziliśmy, że w takim razie pojedziemy. Czekajcie, przejechałem, ja tu muszę skręcić. Polecimy samolotem, no i polecieliśmy. Następnego dnia polecieliśmy z Warszawy samolotem. Jeszcze się chciałem pożegnać z rodzicami. Mama była chora. Pieniędzy nie miałem na ten bilet na samolot. Poszedłem do mamy do pracy, do głównej księgowej, która była przyjaciółką mamy. I mówię, pani Winiu, niech mi pani tu wyciągnie z szuflady szybko, nie wiem, 20 tysięcy złotych, czy ile ten bilet kosztował. Mama odda na pewno. Mama na pewno odda, a ja lecę jutro. Ja jutro lecę do Wiednia. Dlaczego do Wiednia? No bo to był jedyny kraj, gdzie można było bez wizy lecieć. Do każdego innego trzeba było wizę starać, a Wiedeń, Austria była jedynym krajem, która przyjmowała Polaków bez wizy. Szwecja też w pewnym okresie, a nawet nie wiem, czy w
tuż przed stanem wojennym, czy Szwecja się nie wycofała z tego w związku z tym, że za dużo tych ludzi tam było chętnych. No ale no, z Krakowa do Wiednia bliżej, no i zawsze ktoś tam w Wiedniu był, coś słyszał, jakiś adres w Wiedniu mieliśmy, no, no więc lecimy do Wiednia. Jak Jacek dostał paszport? Tata Jacka był w RPA przez 10 lat i po 10 latach pobytu w RPA wrócił do Polski, no i oczywiście wezwany został na policję, na przesłuchanie, na milicję, znaczy się obywatelską. Przesłuchują tatę Jacka i mówią mu, żeby paszport oddał. Ten RPO-ski, to polski dostanie. A on mówi, nie oddam. A dlaczego pan nie odda? No bo jak z tym paszportem, to ja mogę jechać gdzie chcę. A jak oddam i dacie mi dowód osobisty, to mnie nigdzie nie wypuścicie. Ale wypuścimy pana, proszę pana. U nas w Polsce ludzie paszporty dostają. Głupoty gadacie, nie dostają ludzie paszportu. Jak to nie dostało? Kto panu takich bzdur naopowiada? A mój syn chciałby dostać paszport. No i co? No to niech przyjdzie, to dostanie. Dostanie? To jak mój syn dostanie paszport, to ja wam oddam swój wtedy. Niech pana syn złoży podanie, niech przyjdzie, dostanie paszport. No i w taki sposób, żeby udowodnić staremu panu Kalińskiemu, nieżyjącemu już, że taka wolność jest w Polsce, że każdy paszport może dostać, no to Jacek dostał też paszport. No i wylecieliśmy z Jackiem do Austrii. Ciągle z myślą, że my turystyczną wizę, będziemy się starać o turystyczną wizę. Ciągle był taki plan, że my jedziemy turystycznie do Ameryki na 2-3 lata, zarobić parę groszy i potem wrócić do Polski. No, ja tam chciałem taksówkarzem zostać. Nie wiem, jakie plany miał Jacek, no, ale zostać taksówkarzem, kupić małe mieszkanko w Peweksie. No i to był mój plan na życie wtedy. Nikt wtedy nie wierzył, że komuna padnie. Nikt nie wierzył, że będzie jakaś wolność, jakaś możliwość wyjazdu na zachód. No ale wylecieliśmy do tego Wiednia, przylecieliśmy, wysiadamy z samolotu. Na postoju pierwszy szok, postój taksówek, a tam 50 Mercedesów stoi. Rzędem 50 Mercedesów, same beczki stoją pięknie, lśnią lakierami. No to pańskim gestem rzuciliśmy się na tylną kanapę, rzuciliśmy adres w Wiedniu. Taksówkarz nas zawiózł. No, wyskoczyło na taksometrze tyle, że okazało się, że już pieniędzy to my nie mamy ani grosz. Wydaliśmy wszystkie nasze pieniądze na tą taksówkę, no ale... Ale co tam, raz się żyje, nie? Zajechaliśmy na jakiś adres w Wiedniu, który mieliśmy, a w środku siedzą chłopaki i piją. Sobota jest w końcu. No to przysiedliśmy się i siedzimy z nimi i pijemy. I gadamy. Gadamy do rana, gadamy całą niedzielę. Mówimy, jakie mamy plany. Oni mówią, chybaście zwariowali. Tu nikt jeszcze nie dostał żadnej wizy turystycznej. W ambasadzie, w konsulacie wam powiedzą, że Polacy to mogą wizę w Polsce dostać. Idźcie do obozu, idźcie do obozu. Do jakiego obozu? No idźcie, obóz dla uchodźców. Stwierdziliśmy, że w takim razie idziemy do obozu. Powiedzieli nam, że jak będzie dużo ludzi, to żebyśmy rzucili paszporty przez płot, to oni te paszporty potem zbierają i wołają tych, co ich te paszporty znaleźli. To był plan, taki był plan. Poszliśmy w poniedziałek pod ten obóz dla uchodźców. To jakieś dawne koszary, chyba nawet poradzieckie, jak radziecka armia opuściła Wiedeń. Rocznica tego wydarzenia do dziś jest świętem narodowym Austrii. To te koszary zamienili właśnie na obóz dla uchodźców i w różnych epokach różni uchodźcy tam przebywają. Byli Żydzi wyjeżdżający ze Związku Radzieckiego i potem fala uchodźstwa polskiego, solidarnościowego. Teraz ten obóz jest pełen różnych przybyszów z krajów arabskich, no ale
tak to już jest w tej naszej historii. Tam nas wzięli do środka, coś mówili po niemiecku, ja po niemiecku nic nie dukam, no to nie wiem co mówili. Kazali jakieś papiery podpisywać, pytali czy my rodzina, czy sami. No, stwierdziliśmy, że jesteśmy rodziną, znaczy ja powiedziałem, że moja żona tu przyjedzie zaraz. Jacek szybko jakąś rodzinę znalazł na miejscu, no bo też były samotne dziewczyny, a po prostu lepiej było być rodziną, dlatego że zamiast siedzieć w tym obozie, to wysyłali do pensjonatów, czyli pensjonaty, no takie gasthofy, motele z pełnym wyżywieniem, no całkiem sympatycznie. No Austriacy dużo dobrego dla polskich uchodźców zrobili wtedy. Naprawdę, naprawdę jestem im do dzisiaj wdzięczny za to, co zrobili, no bo to też ich kosztowało dużo pieniędzy, to też tak się zdaje, ale za darmo takich rzeczy się nie da zrobić. Nie wiem, czy tu byliśmy już. Wszystkie te osiedla bardzo podobne. Wszystkie osiedla bardzo podobne. Tutaj mają nawet taką jakby prywatną dróżkę niektórzy. To im wjedziemy i przejedziemy po tej dróżce prywatnej. Ja się tylko zastanawiam, gdzie ci biedni ludzie mieszkają, bo to czasami mam takie wrażenie, że w Charlotte to sami milionerzy są. Wszyscy mają piękne willowe rezydencje tutaj. W tej Austrii ja się strasznie niecierpliwiłem. Wiecie, że jak człowiek ma 24 lata, to mu się wydaje, że wszędzie trzeba się spieszyć. Więc kupiłem sobie samochód za $100, Skodę 105. Nie wiem, czy ja, to takie przechodnie auto było. Kto wyjeżdżał, to już sprzedawał następnemu. Bez ważnego przeglądu, chyba bez ważnej rejestracji. Jeździłem tą Skodą i załatwiałem. No, próbowałem załatwić wszystko jak najszybciej. Załatwić termin interwiu w ambasadzie amerykańskiej. No bo ja koniecznie chciałem do Stanów Zjednoczonych. Grażynka przyleciała. Jak tylko Grażynka się dowiedziała, że ja jestem w Wiedniu, to przyleciała. Także byliśmy razem z Grażynką, no i staraliśmy się to załatwić jak najszybciej. No niektórzy ludzie tam siedzieli rok, dwa, a ja już po 2 miesiącach dostałem termin interwiu w tym konsulacie. Teraz chyba trzeba wrócić troszkę do tych dat, bo ten dzień, w którym dostałem paszport, który sobie wymodliłem na pielgrzymce w intencji zdrowia papieża, to był 16 października. 16 października to oczywiście jest rocznica wyboru Jana Pawła II. Zamach na Jana Pawła II był 13 maja, w pierwszy dzień objawień fatimskich. Mój paszport był wypisany, do dziś mam ten paszport, można to sprawdzić. Wypisany był 13 października, w ostatnim dniu objawień fatimskich. No i kolejna data, termin interwiu w ambasadzie amerykańskiej, w konsulacie, co nie było wcale taką rzeczą pewną, że ten pobyt stały w Ameryce dostanę. A prawdę mówiąc, to były bardzo duże problemy. Problemy przede wszystkim związane z tym, że Grażynka popełniła przestępstwo w Ameryce polegające na tym, że siedziała bez ważnej wizy. No i naprawdę mieliśmy z tym problem. Znaczy naprawdę bardzo krzywo na nas patrzyli tam. To pani... Takie teksty były. To pani popełniła przestępstwo w Ameryce i pani chce teraz, żeby Ameryka zezwoliła pani na
stały pobyt? Jak tak można? No. I gdyby nie to, że to było 14 grudnia 81 roku, termin interwiu nam wyznaczono na drugi dzień po ogłoszeniu stanu wojennego, gdzie to było tak szokujące dla Amerykanów, że no, witali nas w tym konsulacie jak bohaterów. Wszyscy w tym dniu dostali azyl polityczny, z wyjątkiem jednego faceta, który przyszedł kompletnie pijany i wygrażał im. Mówił im, że on im pokaże, ale nawet on nie dostał odmowy. Jemu po prostu powiedzieli, żeby no, przyszedł w innym terminie, jak wyczeźwieli. Więc po prostu kolejny termin, który był no, zbiegiem okoliczności. Za dużo tych zbiegów okoliczności w tym ciągu wydarzeń. W związku z tym, że właśnie 14 grudnia, na drugi dzień po ogłoszeniu stanu wojennego miałem to interwiu, to dostałem zieloną kartę, status uchodźcy politycznego, prawo pobytu w Stanach Zjednoczonych razem z Grażynką i 2 miesiące później, w połowie lutego, przylecieliśmy do Stanów Zjednoczonych. Też byśmy nie przylecieli niemalże, bo jeszcze inny problem wyskoczył, mianowicie taki, że w przeddzień odlotu do Stanów przyjeżdżają tam różni oficjele, którzy się nami opiekują i zajmują i rozdają nam paszporty. Bo jak siedzieliśmy w Austrii, to nasze paszporty były na policji. Rozdają nam te paszporty. Tu jakieś było ładne osiedle. Też chyba tu wjadę i popatrzę. Rozdają nam te paszporty. Wszyscy dostali paszporty, tylko jeden nie dostał paszportu. Znaczy ja. I ja się pytam, gdzie jest mój paszport? No nie ma twojego. Ja mówię, jak to nie ma? No ty nie masz, bo ty dostałeś azyl polityczny austriacki. Ja mówię, jak to dostałem azyl polityczny austriacki? To czemu mi nikt nie powiedział? Nie wiem, chyba ci mówili. Może po niemiecku mówili, to żeś nie zrozumiał, ale Austriacy, jak ci dali azyl, to ci wzięli twój paszport. No to co ja mam zrobić? To przecież nie mogę lecieć do Ameryki bez paszportu. No nie możesz, no, bo nie polecisz. Nie. Ja chcę do Ameryki. Przepraszam bardzo, ale ja chcę do Ameryki. No i musiałem jeszcze w ten ostatni dzień pojechać na policję. Najpierw wytłumaczyć Hertanzlerowi, że potrzebuję auto, bo muszę do Neunkirchen jechać na policję. Wytłumaczyć policjantom, że potrzebuję zrzec się azylu austriackiego. Jaki tu ładny dom na rogu. Piękne te domy są tutaj. Bo ja lecę jutro do Ameryki. No i tak się stało. Pojechałem na policję. Coś tam machając rękami mocno wytłumaczyłem im, dlaczego ja tutaj potrzebuję mój paszport z powrotem. No i poleciałem do Stanów. W Stanach wylądowaliśmy, no najpierw w Nowym Jorku, potem się przesiedliśmy, od razu do Charlotte przylecieliśmy. Lecieliśmy do Charlotte, bo dlaczego do Charlotte? Tu jest historia miłosna związana z tym pobytem. No nie moja, tylko Susan. Susan była dyrektorką Tolstoy Foundation. To była organizacja, która nam pomagała. Pomagała uchodźcom, no i konkretnie nam właśnie pomagała. I Susan podkochiwała się w panu profesorze Zbyszku Rasiu. Pan profesor Zbigniew Raś wykłada na Uniwersytecie w Charlotte chyba do dzisiaj. Może już jest emerytowanym profesorem, no bo przecież lata lecą, no ale chyba dalej uczy. Pani profesor Rasiowa, jego mama była takim znanym profesorem matematykiem na Uniwersytecie Warszawskim z kolei. No ale Zbyszek Raś wykładał tu i dalej wykłada na Uniwersytecie. A Fundacja Tolstoja miała miejsce w Spartanburgu, na jakieś 100 mil od Charlotte, tam gdzie teraz fabryka BMW jest. I no i ona nie miała pretekstu, żeby odwiedzać Zbyszka. Więc wymyśliła sobie taki plan, że w
wśród tych wszystkich, co przyjeżdżają do Ameryki tutaj, co oni ich tu sponsorują, poszuka osób, które mają no coś, jakieś niepełne wyższe wykształcenie. No bo Charlotte to jest uniwersyteckie miasto, to, no to ona zamiast ich umieścić w Spartanburgu, to umieści ich w Charlotte, a ponieważ potem będzie miała obowiązek ich odwiedzać raz w tygodniu, no to będzie miała pretekst, żeby odwiedzić Zbyszka. A my tą historię od Zbyszka znamy oczywiście. No i bo Zbyszek się nam skarżył, że właśnie ma taki problem, że Susan po tym jak nas odwiedzi, to wpada do niego i mówi, no że już późno, sobota, za późno, żeby wracać do Spartanburga, no to czy mogłaby się u niego zatrzymać? No i Zbyszek się skarży, że potem zawsze jest niewyspany, bo musi jej odstąpić łóżko w sypialni, a sam na kanapce śpi, budzi się cały pokrzywiony, pognieciony. No i wiem, zawsze wierzyliśmy Zbyszkowi, bo wiecie, no Susan była wyjątkowo mało atrakcyjna kobieta. Ruda, garbata. Rude dziewczyny bywają przepiękne, ale ona była taka brzydko ruda. No ale dzięki temu, dzięki Susan i dzięki Zbyszkowi. A tutaj ten dom, który teraz widzimy, to należy do pana doktora, do brata Jacka, do Andrzeja. To jest jego osiedle. Dzięki Zbyszkowi, dzięki Susan wylądowaliśmy w Charlotte. Przylecieliśmy do tego Charlotte, wylądowaliśmy wieczorem. Jacyś ludzie na nas czekali. Wsadzili nas do samochodu, zawieźli nas do jakichś apartamentów. To był taki mieszkanie w takim segmencie szeregowym. I na dole mieliśmy kuchnię i salon. Na górze były dwa pokoje i łazienka. Prawdę mówiąc, na górze był jeden pokój i szafa. Ale skąd ja mogłem wiedzieć, że to jest szafa? No, szafa od pokoju różniła się tym, że nie było w niej klimatyzacji i nie było dywanu na podłodze. Ale to był zwykły pokój z oknem na dodatek. Zwykły pokój z oknem, no to dla mnie to był pokój, no ale w Krakowie też nie miałem ani klimatyzacji, ani dywanu na podłodze takiego od ściany do ściany, wykładziny dywanowej. Więc, no ale no i fajnie, tam mieszkaliśmy pół roku, aż nas okradli, bo się okazało, że to było na tak zwanym Murzynowie, no w podejrzanej dzielnicy, na dodatek przy samym lesie, więc po prostu jeżeli tylko złodziej miałby kogoś okraść, no to okradłby nas, bo nasze mieszkanie było w najlepszym miejscu dla złodziei. Po przyjeździe, no oczywiście dalej człowiek nerwowy. My mogliśmy co najmniej rok, albo może nawet dwa lata, niektórzy mówili. Nigdy się tego nie dowiedziałem, ale co najmniej rok mogłem sobie tam siedzieć, mając status takiego uchodźcy. Dostaliśmy tak zwane food stampsy, czyli takie bony na jedzenie, za które tylko spożywcze rzeczy można było kupować, no ale człowiek nie był głodny. No i ta organizacja płaciła za mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, no przez rok co najmniej by płacili. Ale ja szybko chciałem iść do pracy i po prostu poznaliśmy takie małżeństwo, Polkę z Amerykaninem, i ona przetłumaczyła mi całą tą instrukcję, książeczkę do zdawania na prawo jazdy mi przetłumaczyła. Potem przez parę tygodni kułem to na blachę, żeby się na pamięć nauczyć.
Ja miałem polskie prawo jazdy na ciężarówki, które też przetłumaczyłem. I to mi uznali, także nie musiałem zdawać praktycznego egzaminu. Na szczęście, bo ja też nie umiałem jeździć tą ciężarówką. Ten egzamin na ciężarówkę w Transbudzie to był taki pic na wodę. Po prostu to było ustawione, żeby wszyscy zdali, bo Transbud potrzebował kierowców, więc tak naprawdę to nie umiałem jeździć ciężarówką, no ale nie musiałem zdawać. A teorię zdałem, jak się nauczyłem tego. I po 2 miesiącach zacząłem pracować w pierwszej firmie w Ameryce jako kierowca. To było w kwietniu 82 roku. Kwiecień 82 zacząłem jeździć dużą ciężarówką amerykańską, więc już 38 lat z hakiem. Plus te kilka lat, 5 lat w Polsce, bo w 77, jesienią 77 w Polsce byłem zawodowym kierowcą, zostałem w Transbudzie. 43 lata za kółki. No ale tak wygląda mój początki pracy w Ameryce. Potem cała moja historia pracy w Ameryce, już nagrałem o tym jakieś filmy, chyba nawet ze 2 różne filmy, więc więcej tego nie będę przedłużał, bo już tu jedziemy wystarczająco długo. Ja aż się nawet dziwię, że tu jeszcze jakieś kamery nagrywają. Nie wiem, czy wszystkie, czy tylko ta, czy obie nagrywają, jak tu się wdzięk nagrywa. Okaże się, jak dojadę do domu, no ale... Pierwsze 2 lata pracowałem w takiej firmie w Charlotte. Taki szczęśliwy, że mam pracę. Miałem $6 na godzinę, co była marną stawką wtedy. Ale dla mnie, w porównaniu do tego, co z Polski pamiętałem, no to wydawało mi się, że jestem milionerem. Poza tym, no było dużo pracy. Ja pracowałem po 80 godzin dziennie, tygodniowo. Pracowałem dosłownie po 16 godzin, po 20 godzin dziennie. Szedłem na 4 rano do pracy, wracałem o północy i tak dzień w dzień, przynajmniej 5 dni w tygodniu, czasami w sobotę jeszcze pracowałem, także jak to mówił pewien biznesmen w Nowym Jorku pracownikowi, co się skarżył, że ma niską stawkę godzinową, ty nie patrz, ile masz na godzinę, ty patrz, ile masz godzin. To ja nie patrzyłem, ile mam na godzinę, patrzyłem, ile mam godzin i byłem zadowolony. Po dwóch latach już dużo firm w Ameryce wymaga 2-letniego doświadczenia. Po 2 latach już zmieniłem pracę, poszedłem do Browna, do takiej firmy, która jeździła już po całej Ameryce. Miałem Kenwortha z nosem, klasyka, 2 naczepy. Jeździłem gdzieś tam do Maine, nawet do Nowego Jorku. To już byłem prawdziwym truckerem. Już była sypialnia w takiej ciężarówce, no ale w podwójnej obsadzie, bardzo mi to nie pasowało, więc po 3 miesiącach rzuciłem tą pracę, poszedłem do innej. Zacząłem jeździć w National Freight, tam pierwszy raz wynająłem, w leasing wziąłem ciężarówkę. Potem kupiłem sobie własnego Kenwortha, to był rok chyba 86, 4 lata po przyjeździe. Moja pierwsza ciężarówka i przez następne, nie wiem, 30 lat jeździłem własnymi ciężarówkami, 25 lat. Miałem później też własną firmę, jeździłem od wybrzeża do wybrzeża, jeździłem, woziłem lotnicze ładunki, robiłem dużo głupich rzeczy, jeździłem w 48 godzin z Kalifornii do Nowego Jorku. Różne rzeczy się działy, ale to już są historie na inny dzień. Jakby ktoś chciał szczegóły poznać, to zawsze mnie możecie złapać na live'ie. Wiecie, że poniedziałek, wtorek, piątek i sobota mam włączoną kamerkę w samochodzie i możemy o wszystkim porozmawiać. A tu jak macie jakieś pytania odnośnie tej części mojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, to pytajcie, no nie ma tajemnic, bo wiecie, ja w związku z tym, że nie pamiętam, o, Toyota Supra przyjechała sprzeciwka, nie pamiętam, co komu nakłamałem, to nie mogę kłamać, bo to zawsze wyjdzie, tylko muszę mówić prawdę. Tu zanim dojedziemy do domu, to wam, jak jeszcze jest prąd w baterii, tu poszerzają nam drogę. Wiecie, że w Polsce długo trwają budowy.
nawet w niedzielę się wzięli do roboty, no. Robią to chyba ze 2 lata. Ten kawałeczek drogi tutaj robią ze 2 lata. A ponieważ mieli to rok temu skończyć, to podobno płacą 5000 dolarów kary za każdy dzień. Ale ciągle jakoś nie widzę, żeby ubywało tej drogi. Nagrałem kiedyś taki film o domu middle upper class, jak średnia klasa amerykańska, czy tam średnia wyższa klasa amerykańska mieszka w jakich domach. I na tym filmie też jest nasz, potem dla porównania nasz dom. To jeszcze wjedziemy na to osiedle i przypomnę wam ten dom. A nie przypomnę, bo się kamerka jedna się wyłączyła i druga się wyłączyła. Rzeczywiście wyłączyły się tamte kamerki, ale ta tutaj koło mnie w nowym GoPro 9 dzielnie jeszcze nadaje. Więc to prawda, że GoPro 9 ma baterię o większej pojemności, która dłużej działa. Tam się tutaj wyłączyła, więc nie mam tylu zapasowych baterii. Ale to i tak nie szkodzi, bo już kończymy, więc tą sobie możemy po prostu zdjąć i schować, bo już do niczego nam nie jest potrzebne. Ale co to ja mówiłem, że chciałem wam pokazać to osiedle, które kiedyś filmowałem, dom w środku, właśnie takie osiedle, gdzie średnia klasa amerykańska mieszka. Tu jest ten dom po prawej stronie, ten tutaj koło znaku drogowego. Ale przejedziemy przez całe to osiedle. Żebyście zobaczyli, no tak? Niedawno było to nowe osiedle. Drzewa dopiero sadzili malutkie, a teraz już zaczyna. Zapuściło korzenie, wszystko tu zapuściło korzenie. Ale tu już nie są chyba tak drogie i tak duże domy jak te, które wcześniej oglądaliśmy. W każdym razie tak ludzie w Ameryce mieszkają. No i tu powstaje takie osiedle jedno za drugim. I się człowiek zastanawia, gdzie ci ludzie pracują. Co oni robią? Skąd oni mają pieniądze na te domy? Tu jeszcze widać ten dom teraz. Teraz go widać na wprost po prawej stronie. A my już rzut beretem stąd. Także tyle naszej historii na dzisiaj. No i już nasze osiedle. Czyli coś, co doskonale znacie. Tędy już jeździliśmy wielokrotnie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Ciągle zapominam. Pamiętajcie o subskrypcji. Łapka w górę, tak? Czy w dół? Podobało się, łapka w górę. Nie podobało się, łapka w dół. Ale szczerze mówiąc, to większą przyjemność mi sprawiacie, jak mnie odwiedzicie na live'ie, niż wtedy, jak jakieś łapki mi dajecie.